Pamiętajcie, że ranking to tylko liczba. Tutaj mamy prawie 1000 rankingu różnicy. No i zobaczcie, co w tej partii się odwaliło. Partia z wtorku dla utytułowanych, grana na 3 minuty plus 1 sekunda. Czarnymi walczy potężny CM, białymi arcymistrz Jan Krzysztof Duda. I tutaj Duda zdecydował się na hetman C2. Jest to ok posunięcie, chociaż komputerek bardziej jest fanem wariantu skoczek F3, a po dybie C4 no bywają tutaj mocarne dymy, kiedy czarny będzie chciał kisić tego pionka z C4. Ciekawe rzeczy, natomiast hetman C2 jest jak najbardziej ok. W partii C6 niedokładne, raczej agresywniejsze podejście C5 by tutaj pasowało, no ale w partii C6 skoczek F3, skoczek BD7, roszatka wieża E8, no i tutaj Duda zdecydował się na E4, które nie było najprecyzyjniejszym podejściem, ale było ok podejściem, jak to finalnie zobaczymy. Natomiast tak z praktycznego punktu widzenia to wieża D1 zawsze w takich strukturach warto wrzucić, bo później biały pakuje E4 i następuje wymiana, a więc ta wieża na linii D się przyda, żeby piona T4 zabezpieczyć, a też może później marsz pionka na D5 wesprzeć. Więc w partii E4 nastąpiło tutaj wybicie, skoczek odbił, hetman odbił, no i tutaj czarny zorientował się, że na skrzydle królewskim może być za chwilę nieciekawie, no bo już tu wisi w powietrzu posunięcie skoczek G5 i wtedy bardzo ciężko będzie zabezpieczyć tego szpionka. Więc w partii nastąpiło wycofanie się tym gońcem po prostu na E7, żeby pole G5 było zabezpieczone. Biały goniec F4, no to goniec F6. Tak jak widzicie, cały czas czarny nie rozwiązał swojego głównego problemu, czyli gońca C8. W tych strukturach ten goniec jest naprawdę totalnie beznadziejny, więc zazwyczaj on wychodzi na B7, bądź też jest wrzucane posunięcie E5 i ten goniec tędy wkracza do akcji. Natomiast w tej sytuacji ani jedno, ani drugie nie wchodzi w grę, no bo figury białego tutaj kompletnie dominują i B6 zagrać się nie da, E5 tym bardziej. Ale trzeba też powiedzieć, że zawodnik grający czarnymi naprawdę sprytnie podszedł do tematu, bo jego pozycja jest totalnie beznadziejna, ale znalazł fajną sztuczkę. Zagrał hetman B6, zaatakował tutaj Dudę, teraz zagrał hetman A6, zaatakował pionka A2 i wjechał na A3. Ja wiem, że nie wygląda to jakoś potężnie, ale jest coś. Przynajmniej czarny ma jakąś konterkę, przynajmniej jest w stanie jakkolwiek białemu utrudnić życie. I tutaj tym utrudnieniem życia jest posunięcie A5. I trzeba powiedzieć, że naprawdę fajne podejście, bo goniec cały czas jest totalnie beznadziejną figurą, no ale przynajmniej ta wieża się zaktywizuje po linii A, no i o tego pionka B3 Duda się musi martwić. W partii nastąpiło skoczek G5, czyli Duda po prostu zgarnia parę gońców, jest to ok. Natomiast co ciekawe, H4 jest tutaj jeszcze lepszym podejściem, no bo zobaczcie, tak na upartego H4, G4, czarny tutaj praktycznie nie ma figur na skrzydle królewskim, więc nawet można by tymi pionami polecieć, no i przeciwnika rozjechać. W partii natomiast skoczek G5, wybicie, odbicie A4, no i teraz tego pionka trzeba zabezpieczyć, więc hetman wycofał się na E3. Wybicie, odbicie i teraz H6, czyli ten goniec został przegoniony. No i tutaj hetman wycofał się na E7. Prawdopodobnie po to, żeby zrobić miejscówkę dla wieży. A też dodatkowo być może C5 bądź E5 jest tutaj na radarze czarnego. No jakoś pasowałoby finalnie tego gońca wydobyć. No i patrzcie, co się dzieje dalej. Duda gra C5 i C5 wygląda zacnie, no bo przecież jak ten goniec wpadnie na D6, to biały kompletnie dominuje, tak? Czarne pola w obozie przeciwnika pieruńsko słabe, no i można delikwenta rozjechać. Są plusy, są minusy, ponieważ pole D6 jest teraz super dla gońca, ale czarny dostał pole D5 i tutaj wjedzie skoczkiem i zobaczcie, że ten skoczek będzie niesamowity. Atak na hetmana, więc hetman uciekł, no i tutaj skoczek na D5 wjechał. I nagle okazuje się, że role się odwracają, bo tego skoczka nie można skasować. No bo teraz, jak pionek z E6 znika, no to ten goniec wkracza do akcji i to nie byle jak wkracza do akcji, bo wkracza do ataku na białego króla, gdzie tutaj te białe pola naprawdę bardzo, bardzo słabe. Więc w partii Duda obronił sobie pionka i teraz piękna blokada. B5. Nie można zbić w przelocie, no bo hetman bije D6, strata figury. I teraz pion na B4 jest zablokowany i w powietrzu wisi wieża A4. I najzwyczajniej w świecie czarny tego pionka zjada i wygrywa partię. Więc tutaj pozycja Dudy naprawdę beznadziejna. I jeszcze Duda pogorszył tę sytuację grając hetman B1. Po prostu podwalił widły. Natomiast czarny nie zauważył. Czarny skupił się na atakowaniu pionka, Duda tego pionka obronił, no i teraz przeciwnik się poprawił. Skoczek C3. I teraz jest jakość na czysto w plecy. Mało tego, ta wieża z E8 też wejdzie na linię A. Więc goniec B7 i zobaczcie, tutaj figury czarnego działają naprawdę super aktywnie. No pozycja jest wygrana. Król G2, w partii wieża A2, nie najlepsze podejście, ale jest ok, Duda nie wymienia. I tutaj goniec C8, czyli tak jak widzicie, cały czas CM grający czarnymi ma tutaj problem z białopolowym gońcem i planuje prawdopodobnie tego gońca w ten sposób użyć, czyli zagrać E5 i wkroczyć hetmanem na H3. I wtedy Duda będzie się mógł po prostu poddać. Więc goniec E5, blokada. No i tutaj super ruchem byłoby zagranie F6. Goniec odchodzi. No i teraz można pomyśleć o tym E5, ale można też zagrać na spokojnie. Hetman E8, odejść królem i to E5 przygotować. Czarny w ogóle się nie musi śpieszyć, biały nijak nie atakuje. No a w partii nastąpiło posunięcie F5, co jednak sprawia, że ten goniec na E5 ma bardzo stabilną pozycję, jest pieruńsko aktywny i utrudnia czarnemu życie, chociaż pozycja dalej jest znacznie lepsza czarnego. No i zobaczcie, czarny tutaj pomalutku swoją pozycję poprawia, czyli teraz plan przerzutu gońca tutaj. I to jest ostatni problem, jaki czarny musi rozwiązać i jego pozycja będzie wygrana. W partii hetman C1, goniec D7, no i rzeczywiście wieża prewencyjnie uciekła na A3, no bo goniec chce wkroczyć na B3 i to rzeczywiście nastąpiło. Hetman F7, hetman E3, no i zobaczcie, co się tutaj wydarzyło dalej, bo dymy w końcówce tej partii były niesamowite. No i teraz punkt E6 zabezpieczony. Duda widzi tutaj potencjał, ale teraz hetman czarnego przechodzi do ataku i teraz co dalej? No pionek E6 podwisa, pasywne to niedobre. I teraz jak tu Duda będzie chciał przebijać? Wieża A1, bardzo dobre forsowanie wymian. Czarny chce uprościć tę pozycję. No i teraz goniec bije E6, taktyka została podstawiona, bo ta wieża będzie podwisała. No i teraz czy Duda znajdzie? To jest ten moment. A i jednak nie znalazł, drodzy widzowie, no co to za partia, następuje wymiana wież w tym momencie, 2 sekundy na zegarze czarnego, jest tu bardzo wredne związanie, oj, co to było, a, bo tutaj czarny chce na remis, ależ wredne podejście zawodnika grającego czarnymi, po prostu pozbył się tej przewagi, żeby ustawić taki domek, który zdaje się, że jest nie do przebicia, no ciekaw jestem, jak tutaj Polak podejdzie do tematu, Polak grający białymi oczywiście, no bo nie ma jak przebijać tej pozycji. No tutaj czarny musi odwalić coś naprawdę głupiego, żeby to przegrać. Wiadomo, że jest 1 sekunda dodawana za każde posunięcie. No i teraz co dalej? Cały czas stoi po prostu w miejscu i się śmieje, no i mówi: pokaż, panie Duda, jak ty tę pozycję wygrasz. Zobaczmy, piony Dudy lecą dalej, ależ tutaj meczycho się zrobiło. No królem trzeba odejść, król został ewakuowany. Duda gdzieś tutaj leci do akcji, ale dalej nie do końca wiem, jaki jest tutaj za... Oj, pion podstawiony! Aj, karamba, na związaniu pionek został podstawiony i teraz sytuacja zrobiła się przegrana. No i teraz co dalej? Na przypale pionek jest oddawany, czarny leci tutaj na zadymę, ale biały jest znacznie szybszy ze swoim atakiem i wygrana na czas. Ale tu się meczyk zrobił, widzowie. 1000 oczek różnicy, 1000 oczek różnicy, nieźle tutaj zawodnik z tytułem CMA naprawdę postawił Dudzie ogromne problemy. Co się tutaj działo, to nie mam słów. Naprawdę równie dobrze wynik odwrotny mógł się tutaj wydarzyć. Musicie przyznać, że było bardzo blisko, żeby CM Ranking 2061 wygrał z Polish Fighterem 3000. Oczywiście wynik na korzyść Jana Krzysztofa Dudy, ale partia naprawdę z historią. No i cóż, to jest nauczka dla nas wszystkich, że niezależnie od tego, jaki ranking ma przeciwnik, zawsze trzeba walczyć, trzeba próbować. No i tutaj mało brakowało.